się pan przyjaźnić, a nie przyjąć przeprosin, ale zanim zostawię pana w spokoju, chciałabym odrobinkę naprawić swój błąd. Nie, niczego nie chcę. Skoro pochodzi od ciebie, na pewno doprowadzi do kolejnej katastrofy. O rany, to rzeczywiście mój kramki. Nie wierzę. To naprawdę ty? A co? Wątpliwości? Matyldo, jak to? Pinki! Ale nic ci o niej nie mówiłem. Nie musiał pan. Dodałam dwa do dwóch, do dwóch i do dwóch i wyszła mi pani Matylda. Co? Kiedy rozmawialiśmy o pamiątkach, wspomniał pan o szukaniu przyjaciela. A wie pan, ja się wczoraj nie urodziłam, o nie! Urodziny mam za 75 dni. Potem u pana w albumie zobaczyłam kwiatek i stary bilet i kartę Danie z gali Grand Galopu i poznałam te wszystkie rzeczy. Jak to poznałaś? Widziałaś je już? Ponieważ mam to samo w swoim albumie. Tak, widziałam je kiedyś u Matyldy. Och, Matyldo, tego wieczoru, gdy się poznaliśmy, nigdy nie zapomnę. Tak bardzo chciałem znów cię zobaczyć. Lecz gdy nazajutrz przyszedłem do twojego pokoju, był pusty. Nie znalazłeś listu? Nie. I od tamtej pory chodziłem od miasta do miasta i do miasta. W całej Equestrii cię szukałem, aż w końcu poddałem się i osiadłem w Ponyville, aby wreszcie odpocząć. A ja przez cały czas tutaj mieszkałam. I wciąż żyłam nadzieją, że kiedyś mnie odnajdziesz, Dudu. Proszę pani, nikt tak go nie nazywa. Nikt poza Matyldą. Oh, Dudu, tak się cieszę, że cię widzę. Przeprosiny? Tak, Pinki, przyjmuję przeprosiny i chciałbym zostać twoim przyjacielem. Ale rewelacyjnie! Możemy gdzieś chodzić i śpiewać razem i bawić się! Muszę wydać na waszą cześć jakąś super imprezkę, taką na powitanie w Ponyville z okazji odnalezienia miłości i zaprzyjaźnienia się z Pinkie Pie! Myślimy coś mniej nadaktywnie chorobliwego. Pinki, jesteśmy ci dozgonnie wdzięczni, ale Matylda i ja chcielibyśmy spędzić trochę czasu razem i w spokoju. Ale kolegujemy się. Dziecko, zrobiłaś wszystko, żeby mnie uszczęśliwić, więc oczywiście. Ekstra! Droga księżniczko Celestio, przyjaźnić się można na wiele sposobów. Niektórzy lubią razem biegać, śmiać się i wspólnie bawić, a inni wolą spokój, to zrozumiałe. A najlepsze, co przyjaciel może zrobić, to wywołać uśmiech. Dwa serca mogą w jednym rytmie razem już na zawsze bić. Ja bardzo dopomogłam w tym, tak, ja szczęście dziś przyniosłam im. Pinki! Nie ma mnie! Znikam!